Ekipa ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara wykazała ostatnio potężną dawkę nieprofesjonalizmu. Otóż w brutalny sposób dokonano aresztowania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego za zgodą większości sejmowej, ale nie honorowano przy tym immunitetu członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, jaki posiadał Romanowski. W związku z tym sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt, a do sprawy włączył się nawet sam przewodniczący Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy, który wykazał duże zdziwienie, że nie zwrócono się do niego w tej sprawie. Prokurator krajowy, zwany neoprokuratorem, ponieważ został powołany przez Bodnara w sposób, mówiąc delikatnie, bardzo wątpliwy, powołał się na wiele opinii prawnych ekspertów, których nie bardzo umiał wymienić podczas rozmowy z mediami. Mimo dużych niejasności i braku wyroku w sprawie, premier Tusk jest pewny, że Romanowski jest przestępcą, co potwierdził swoim zwyczajowym wpisem w mediach społecznościowych. Romanowski zapowiada pozew przeciwko Tuskowi.